Sponsorowski, panu Damianowi, dąsiewskiemu ze swoim studio wizualnym, który tak fantastycznie rozpropagował tę imprezę. W dużej części pozyskanie nagród to też jego zasługa i bardzo duże zaangażowanie w całość. Bardzo serdecznie dziękuję również. Skromny to na scenie, tak, ale to jest, oni służą w takiej edycji, o piątej. No to co, proszę Państwa, losujemy rodzinny lunch w restauracji Fratelli. I kto tam się uda i z kim? Angelika Bartus. Ekspertka, to pana wicestarosty, Fratelka Czecha. Prezeski głosy. Na Sina O'Connor, nie na łosa, na Sina O'Connor. Ja się jeszcze będę nie załapię, ale to idziemy dalej. Ha, pan Ryszard Dymek. Jest pan Ryszard Dymek wśród nas. Panie Ryszardzie, proszę się nie wstydzić. Idzie projekt zdrowia. Warto o nasze zdrowie zadbać. Nie, on przybierze na masie. Projekt zdrowia. Tak, rozumiem, że to jest pan Janusz. Tak, to pewnie pan Janusz. Fajny wrócić na pewno założył jutro. Zapraszam. Pani Aleksandra i pan Jacek. I pan Jacek się ma. Gratulujemy na usługi Target Service Open. Szary. Joanna Szary. Jest tu pan, pani Joanna Szary. To koloruje po to, pan powie, jakiś grafiki na miejscu, pan radę. Tak, zestaw tutaj kolorowany. PZL Mielec, jest Piotr Bednarek. Może z tego Bednarka, kto wie. Radość naprawdę płynie. My też dziękujemy. Chwila dla reporterów, tam do pana, do telewizji. No to już. Ale chyba jest jakaś taka dyscyplina w Tokio teraz na rowerkach. Jest szansa. Na przykład
14 telewizyczna Magda Lenata Karstek-Liszko. Niech oni się nabierze dla reporterów, co wszystko z nim trzeba to robić. No i teraz idziemy już. Nawet widzę, że pod krew się pani ubrała. Joanna Jasiona. Oczywiście państwo, którzy mają nagrody nierozrzucane, są proszę pod nas wspólne zdjęcie. Już powoli lądujemy z nagrodami. Dziękujemy bardzo serdecznie pani Anna Stulmana. No i teraz mamy dla państwa wyjątkową hulajnogę elektryczną. Pan Kagalec Krystian, czy jest wśród nas? Chwila napięcia. Idzie ktoś do nas. Brawo. Dzień dobry. Przypomnę, nagroda ufundowana od Martą Skurzłomu i OSM Recykling, Wola Mielecka, Mariusz Grzesz. I tę nagrodę wygrał pan Krystian Kowalec. Tym nagrodzonym sponsorom, organizatorom i wszystkim ludziom dobrej woli, kochani, także kochajcie się, przytulajcie tak ostrożnie, żebyśmy się zobaczyli na czwartej i piątej rundce rowerowej z powiatem mieleckim.